Dzień dobry Szachowa Polsko. Dzisiaj chciałbym pokazać wam moją partię rozegraną z Hikaru Nakamurą, aktualnym wicemistrzem świata w grze błyskawicznej, która miała miejsce podczas ostatniej Areny Kings. To jest taki turniej przeznaczony z myślą o streamerach, gdzie streamerzy właśnie. Walczą o nagrody. no i wiemy, że Hikaru Nakamura nie tylko jest jednym z najlepszych bliskarzy na świecie, ale również najpopularniejszym streamerem szachowym. No i przyszło mi mierzyć się z Hikaru po raz któryś już w arenie w ostatnich kilku tygodniach. I tak jak poprzednie partie często kończyły się równymi pozycjami, niestety przegrywałem na czas, tak tutaj partia miała trochę inny przebieg. I zobaczmy jak to wyglądało. D4G6, tu oczywiście białe, mogą zamiast koczekiewczy zagrać E4 i przejść do obrony Pirca, Ale ja gram niezawodny London System. Debiut, który, no, można powiedzieć, dzieli środowisko na tych, którzy ten debiut lubią, i na, ten, na tych, którzy, którzy tego debiutu wręcz nie cierpią. I tak, jeśli chodzi o London System, jeżeli gramy z zawodnikiem dużo lepszym, no a Hikaru oczywiście jest zawodnikiem o kilka klas ode mnie lepszym, to London System akurat z złym debiutem nie jest. Można powiedzieć, że to jest coś takiego na kształt, o jak jest na przykład blok w siatkówce, tak? jak jest mocny atak z jednej strony. To jeżeli dobrze zablokujemy ten atak, to od razu prawdopodobnie zdobędziemy punkt. Podczas gdy, jeżeli atak w środkówkę byłby słabszy, jakaś próba kiwania czy coś, to prawdopodobnie po próbie bloku jeszcze ta strona atakująca miałaby szansę się wybronić. Tak właśnie tutaj na takiego Hikarego, właśnie London System stwierdziłem, może podziałać, gdyż to on będzie szukał akcji w tym debiucie. Dzięki czemu wiadomo, że partia na pewno będzie należała do tych interesujących. I o co chodzi? Czarne się rozwinęły, zagrały D6, skoczek D7, goniec G7, nie wyprowadzając skoczka na F6, jak zauważyliście. Dlaczego? Chodzi o to, żeby ten goniec wspomagał właśnie ideę ruchu E5 i żeby czarne tutaj walczyły właśnie już od początku o te czarne pola, bo przecież jak białe ustawiają się e, gońca czarnopolowego, wyrzucają na F4, ustawiają pionki po czarnych polach, to przede wszystkim chcą właśnie uzyskać kontrolę nad czarnymi polami, a czarne się tutaj przeciwstawiają. I skoczek na F5 to jest kolejna figura, która właśnie tutaj te czarne pola ma atakować. Dlatego zostało zagrane tutaj C3, żeby wzmocnić punkt D4, dzięki czemu ten skoczek jest trzymany trochę w ryzach. Również ten gońc jest ograniczony, ponieważ kiedy trzymamy taki łańcuch pionowy, siła rażenia tego gońca jest oczywiście ograniczona. Hikaru zagrał E4, żeby Zdobyć oczywiście przewagę przestrzeni. Tego typu ruchów nie należy się za bardzo obawiać. I jeżeli już ten pionek poszedł na białe pole, czyli pionek na d4 jest trochę bezpieczniejszy, teraz już mogę zagrać c4 i zdobyć również trochę przestrzeni w centrum. Tutaj w trakcie partii spodziewałem się ruchu c5, taka naturalna kolej rzeczy, prawda? Jeżeli my odpuszczamy tym pionkiem tutaj czarne pole, pole d4, to czarne od razu powinny. To centrum próbować podrywać, wykorzystując fakt, że ten goniec czarnopolowy jest bardzo aktywny, ale Hikaru zdecydował się jednak na inny plan. Skoczek F6. Generalnie w obronie królewsko-indyjskiej czarne grają na skrzydle królewskim, białe grają na skrzydle hetmańskim. Czyli białe powinny tutaj jakoś te pionki awansować, podczas gdy czarne często grają przez H5, H4 i często nawet święcą tutaj figurę Hetmana na G5 wyrzucają, skoczek czasami też może na H4 pójść. I w ten sposób chcą atakować króla. Także pozycje w tym debiucie akurat są bardzo interesujące i tu bez względu na to, czy się zagra London System, czy jakiś inny, inny wariant, to królewsko-indyjska daje po prostu dużo akcji. Wieża C1, naturalny ruch. Tutaj komputer sugerował, żeby zamiast wieża C1 zagrać G4 żeby skoczka zepnąć, potem wziąć pionka na E4. Oczywiście można tak zagrać, ruch e 4 jednak jest bardzo ryzykowny, jeżeli nawet obiektywnie komputer pokazuje, że ten ruch jest po prostu ruchem e, optymalnym. Tak, z praktycznego punktu widzenia, z kimś takim jak Hikaru, niełatwo byłoby grać w taką pozycję, a przypominam, 3 minuty na partię, to bez dodawanych żadnych sekund, to jest bardzo mało, jak się gra właśnie z zawodnikiem tej klasy, więc e, postanowiłem się tu trzymać takich standardowych planów, czyli po prostu... Wieża na C1 już wspomaga idee związane z ruchem C5, również czasami schodzimy z tej przekątnej, co, co może okazać się bardzo ważne. A5, A3 takie wtrącenia czarne grają to bardzo często po to, żeby uruchomić wieżę tak naprawdę nie robiąc żadnego ruchu tą wieżą, prawda? Ta wieża już zajmuje jedyną otwartą linię, ale ta otwarta linia, no... Trzeba tutaj przyznać, nie ma na razie większego znaczenia, gdyż punktów targnięć istotnych nie ma. No tylko na A3 ta wieża mogłaby gdzieś wejść, ale od razu się ładuje po ruch skoczek B5. Mam nadzieję, że wszystko do tej pory jest w miarę zrozumiałe. Gdyby takie nie było, to pamiętajcie, drodzy widzowie, zostawić komentarz, żeby dać mi znać. Zbigniewie, musisz mówić wolniej, bardziej plany. Tłumaczyć, i tak dalej. Także zostawcie komentarz. Oczywiście też nie będę miał do Was pretensji, jak zostawicie kciuka w górę i zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A teraz wracając do pozycji. Hikaru Gragoniec H6. Już jakiś nacisk na pole E3. Generalnie wymiany typu oddanie tutaj dwóch figur za dwa pionki i później ewentualnie wieżę, gdyby najpierw goniec zbił, potem skoczek i zbicie wieży. Punktowo to się niby zgadza, prawda? Czarne zyskują 7 punktów yy, za oddane 6, Ale w tej pozycji lekkie figury jednak są dużo lepsze od tych wież. Stąd tego poświęcenia tak za bardzo się nie obawiałem, ale zagrałem ruch król h1 żeby zejść nie tyle z tego poświęcenia, co może też z tego poświęcenia, gdyby czarne chciały zbić najpierw skoczkiem, potem gońcem i zbić jeszcze na d4 i oddać figurę za trzy pionki. To już może mogłoby mieć większy sens często niż ta druga opcja. E, ruch gońc g5 zagrany po to, żeby zwolnić drogę e, dla piona h. Skoczek b3, e, no widzicie, tutaj znowu komputer nie lubi tego e, posunięcia ale też w miarę raczej takie standardowe. Wspieramy idee związane z ruchem C5. Również czasami chcemy zagrać D5 i skoczka na D4 wstawić. Zagrane H5 i właśnie zdecydowałem się na ruch D5. Ruch ten kilka korzyści tutaj od razu przynosi. Przede wszystkim zamyka tego gońca. Ten gońc niby był ograniczony przez tego pionka, ale trzeba pamiętać właśnie o tych poświęceniach na polu E3, które mogą czasami nastąpić. I wtedy ten pionek może pójść na E3 i goniec może atakować króla. Więc ruch D5 praktycznie definitywnie już te wszystkie opcje zabiera. A drugą funkcją tego posunięcia jest przestawienie czasami skoczka na pole D4 i wymiana tego skoczka, który przecież miał atakować króla. Więc widzimy, że skoczka z B3 możemy wymienić za skoczka z F5, dzięki czemu nasz król jest bezpieczniejszy. I w ten sposób, mimo że figury mamy skoczki na skrzydle hetmańskim, to są one w stanie yy, no, trochę obronić króla. Skoczek D4 komputer nie lubi, ale no, to jest ruch ideowy. Skoczek D7, bardzo logiczne posunięcie. Goniec chce wrócić na yy, tutaj diagonale A1H8, gdzie będzie stał bardzo dobrze. Skoczek B5, naturalny ruch, chce się przyczepić do pionka na C7 i zmusić jedną z wież do zajęcia pasywniejszej pozycji. Hetman D2 zagrane po to, żeby zagrać wieża A1. No wcześniej nie było to możliwe, gdyż z hetmanem na D4 w jednej przekątnej no miałbym problemy po ruchu goniec F6 i tutaj taki rożen byłby zrobiony. F5, komputer nie lubi tego ruchu prawdopodobnie, jest ten ruch za wolny i może należało zagrać na przykład goniec F6. A po ruchu wieża A1 goniec F6 już jest, no, za późno wykonane to posunięcie. I tutaj taka mała dygresja. Jak zerknąłem wcześniej na tę partię, komputer sugeruje ruch skoczek F6, i tutaj jest taka opcja coacha na czeskomie, i tam coach podpowiada, że skoczek na F6, żeby skoczek kontrolował więcej centralnych pól co jest oczywiście totalną bzdurą, gdyż skoczek na F6 nie po to iść, ma iść, żeby jakieś tam pola kontrolować czy coś. Chodzi o komunikację Hetmana z pionem na C7, gdyż moją ideą jest zbicie na A8 i wieża nie będzie mogła bić z uwagi na to, że skoczek tutaj atakuje pionka, a jeżeli gońc będzie zmuszony zbić na A8, to wtedy ja będę mógł wieżą lub Hetmanem właśnie zająć linię A, a jak wiemy w szachach posiadanie kontroli nad otwartą linią jest atutem no, większym lub mniejszym w tej pozycji, już na pewno większym, więc o to chodziło w ruchu skoczek F6, żeby po prostu mieć kontrolę nad linią A. Dlatego, jeżeli próbujecie analizować partię, wiecie, z coachem z czeskomu, no to możecie właśnie nie tyle nie odnieść w jakichś korzyści merytorycznych z tego, co tam macie napisane, tylko wręcz może was. Wprowadzacie w błąd yy, taka, taka analiza. Także pamiętajcie o tym. więc F6, właśnie bicie gojęcem, no i Hetman wchodzi na A2, już stwarzając groźbę ruchu skoczek, bije C7. Generalnie rozważałem w trakcie partii tutaj przez chwilę ruch Hetman A6, ale wiedząc, yy, że mogę wziąć pionka, yy, no to z praktycznego punktu widzenia. Stwierdziłem, nie może być to zły ruch. Komputer nie lubi tego posunięcia. Ocena przed biciem tego była plus 2, po biciu na C7 jest już tylko plus 1. Nie do końca rozumiem, dlaczego aż taka jest przewaga t, ruchu. Hetman, y, hetman A6 nad y, ruchem skoczek bije C7. Może chodzi o to, że ten skoczek potem jednak ma pójść na D4, próbować wejść na E6, a jeżeli białe, jeżeli czarne, przepraszam, oddadzą gońca na D4, wtedy. No, będziemy mieli parę gońców i pionek na D4 będzie zarówno wspierał idę związane z C5, jak i kontrolował punkt E5. Tutaj, no ale mówię, ja jestem prosty, prosty chłopak z Gliwic. Jak widzę, że można brać pionka, to po prostu go biorę. Ci co oglądają streamy, wiedzą, że to nie jest żadna przesada w tym co mówię. Hetman teraz poszedł na a6, żeby pionka zaatakować. Wieża, trochę do tego pionka teraz musi być przykuta. Wieża C1 nie wiem, czy to dobre, dobry pomysł. Może trzeba było zagrać wieża A1, a może już trzeba było grać C5. Wykorzystując fakt, że po biciach, biciach gramy D6 i może pionka tutaj oddajemy, ale e, otwieramy trochę pozycję. I wiemy też, że król czarnych może być w przyszłości zagrożony. Hetman C7, żeby bronić tutaj tego piona i wieżę na linię A wrzucić. Goniec F1, ruch profilaktyczny, żeby po ewentualnym wtargnięciu na drugą linię. Nie wisiało mi na E2 i potem na F2. Tak też się dzieje, wieża idzie na A2. Komputer oznacza ten ruch jako błąd, ale jest to ruch jak najbardziej ludzki i w blicu prawie każdy taki ruch by zrobił. Król wraca na G1, żeby pobronić pionka na F2, wieża B2. Znowu komputer tu pokazuje jako mało, małe przeoczenie. Hetman A4 po to, żeby zejść z tego rentgena i cały czas planować ruchy typu. C5 również, skoczek jest unieruchomiony z uwagi na to, że hetman na A1 tutaj takie związanie może groźne nastąpić. Hetman A3 również chce wygoić wieżę na przykład z tego pola i również hetman wspiera pola na, pole na C5, żeby w końcu tam tym pionkiem pójść. Hetman F7, Hikaru tutaj stawia wszystko na jedną kartę, chce zagrać F4, otworzyć linię F i skoordynować działanie ciężkich figur. Generalnie widziałem o co chodzi Hikaremu, ale nie przejmowałem się, gdyż po C5 F4 jest tutaj bardzo silny ruch dla białych. I po, o ile po C5 drodzy widzowie jest ocena tylko plus 0,54, przynajmniej na tej głębokości, którą tutaj widzę, tak to plus, po F4 jest plus 6,60 taki gigantyczny skok, a przecież naturalny ruch robił czarne w końcu po to zagrały Hetmanem na F7. Ale białe tutaj wykonują bardzo dobre obronne posunięcie. Możecie się chwilę nad nim zastanowić. Zatrzymać sobie film, jak już się zastanowiliście. No, ten ruch już, tak jak mówię, widziałem wcześniej na czasie Hikarego, dlatego tylko sekundę tutaj poświęciłem na to posunięcie Hetman A3. Świetne pole dla tego Hetmana, atakujemy wieżę, jednocześnie broimy Pionka na E3, więc jeżeli ta wieża odejdzie, to potem mamy jeszcze dodatkowy czas, bo bicie na E3 nie jest żadną groźbą, bo bijemy Hetmanem i tutaj tego Pionka broimy jeszcze dodatkowo atakując wieżę na D2. I komputer tutaj ruchu C6 nie uważa za najlepszy. Gdyż powierzchnia D2 jest ocena plus 7,80, po, po ruchu C6 jest plus 5,40, ale to nie ma znaczenia, drodzy widzowie. W blicu, jeżeli wiecie na 100%, że jakiś ruch jest dobry, to po prostu go robicie, nie musicie szukać najlepszego posunięcia. Ważne jest to, żeby ograniczyć kontrę przeciwnika. To jest taki ważny element przy realizacji przewagi, żeby właśnie. Nie dawać szans w ogóle, żeby przeciwnik gdzieś pisnął i na tym się skupiłem. C6 chcę zagrać, C7, C8 po F3, G3, wszystko ładnie tutaj poprzepychane, po H4 nawet mogę bezczelnie zagrać G4, żadne poświęcenia tutaj nigdy groźne. Nie będą i zmuszam Hetmana na pójście na C7. I o to mi w tym posunięciu chodziło. Owszem, można było tego pionka bić wcześniej na D6, zagrać jakieś może wieża C7, stwarzać jakieś tam groźby, ale wiedziałem, że jeżeli będę miał podpartego wolniaka, tutaj takiego świetnego na C6, to już y, czarne będą musiały tego pionka pilnować, dzięki czemu zażegnam wszelkiego rodzaju kontry na moim królu. Wieża A1 prosty plan. Jeżeli figura blokuje mojego wolnego piona, chcę tę figurę stąd wyrzucić. I albo ją wymienić, albo. Po ruchu Hetman A8. Już teraz grozi ruch wieża A7 ze zdobyciem Hetmana, i tak też się dzieje. Hetman jest złapany. Hikaru tutaj próbował jakąś kontrę wykreować na królu, ale wszystko ładnie się broni. Goniec na F1 zarówno broni mnie po pierwszej linii, jak i broni pionka na H3. Także tutaj wszystko pod kontrolą. Jedyne co chcę jeszcze zrobić, to Hetmanem w razie czego tutaj pobronić piona na E3. Żeby no totalnie nic tutaj czarne nie, nie wymyśliły. To nie była podstawka wieży Hikary widział, że tutaj jest, yy, są widełki na Hetmana. Oczywiście hikary mówię specjalnie trochę źle. Wiem, że zawodnik ma na imię Hikaru, ale tak się też przyjęło, że, yy, że czasami mówię właśnie na tego zawodnika per Hikary. Yy, I tak się partia skończyła, miałem tutaj jeszcze 18 sekund, to jest oczywiście więcej niż więcej niż wystarczająco na to, żeby przeciwnika zamatować i moje zwycięstwo z wicemistrzem świata w grze stało się faktem. Hikaru tę arenę wygrał, ja zająłem jakieś chyba 43. miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, więc wiecie, drodzy widzowie, równowaga w przyrodzie, można powiedzieć, została zachowana, ale zwycięstwo na pewno cieszy. Gdyż no w przeciwieństwie na przykład do takiej wygranej sprzed tam kilku miesięcy z Firuzą, tutaj raczej wszystko było pod kontrolą, miałem jasny plan w partii, nie miałem jakichś takich większych potknięć z Firuzą, to było takie bardziej, no, szarpane zwycięstwo, można powiedzieć. No i tym samym, właśnie udało się z Amerykaninem wygrać. Tak jak mówiłem wcześniej, dajcie znać w komentarzu co sądzicie o filmie. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnych streamach. Trzymajcie się.